tym naszym męskim boju o własną wolność jakąś szczególną działkę zajmuje walka o czystość. I z powodu tego, że czystość jest naturalną trudnością mężczyzny, bo objawia się w nas nasza płciowość. Kiedy? Kiedy my mamy, no jesteśmy młodzi i głupi, mamy małe naścielatek. Zwykle nie mamy ukształtowanego charakteru, silnej woli, mamy, nawet wiedzy nie mamy. Rodzice nie rozmawiają, zwłaszcza ojcowie z synami. Mamy z córkami jeszcze pod pretekstem higieny, pierwsza miesiączka, przygotowanie, coś tam porozmawiałem. Ojcowie z synami nie rozmawiają. Jeśli ktoś tu jest, z kim ojciec tak spokojnie mógł na wszystkie tematy rozmawiać, no to niech się nie zgłasza, bo będzie przedmiotem zawiści pozostałych, prawda? No tak to w naszej kulturze niestety jest. Obyście wy byli lepszymi ojcami. Ja byłem niedawno wzruszony. Mężczyzna, ojciec czwórki dzieci. On też jako narzeczenie, się z nim spotykaliśmy, potem zresztą się troszkę przybliżyliśmy, mieli takie trudne, obiektywnie trudne problemy życiowe, też tam wspólnie jakieś projekty robiliśmy, żeby to pokonać. No, wspaniałe małżeństwo. I mówi, mi dzwoni kiedyś do mnie, słuchaj, Jacek, potrzebuję wsparcia, pomocy, nie wiem co, jutro mnie czeka ciężka rozmowa. Mój 17-letni syn jest ze mną bardzo szczery, na wszystkie tematy rozmawiamy. Powiedział, że ma już tą dziewczynę, rok czy ileś, i postanowili zamieszkać razem i zacząć współżycie. Syn mówi do ojca coś takiego, prawda? Najpierw mu pogratulowałem, a potem rozmawialiśmy o tym, jak ma z nim rozmawiać, prawda? Jak ma z nim, co może rzucić na szale, prawda? Ale zobaczcie, chłopak 17-letni chce rozmawiać z ojcem o tym, że postanowił rozpocząć współżycie, bo uznaje, że to już jest jego przyszła żona i to już jest wszystko na drodze do małżeństwa, oni już są dorośli wobec tego. I też nadwiek dorosły jednocześnie, prawda? A świat mu tak zamęcił w głowie, że nie pomysł Pana Boga, nie cudzołóż, tylko pomysł świata, że to jest normalne przygotowanie do małżeństwa, zamieszkanie wspólne. Prawda? Ale chcę z tym rozmawiać z ojcem. Życzę wam wszystkim, żeby wasi synowie, jeżeli będziecie ojcami, chcieli z wami rozmawiać na taki temat. To będzie wasz absolutnie rewelacyjny sukces wychowawczy. Ale to o wychowaniu to nie będziemy mówić, bo to jest osobna troszeczkę. I teraz kluczowa w tym naszych bojach o wolność, o czystość, o męskość jest nasza postawa wobec tego faktu. Świat nam próbuje mówić, że to w ogóle to, że jak ci silna na język przyniesie, rób to, co na to masz ochotę, będziesz szczęśliwy. To jest tą oczywistą nieprawdą. Jaką mam postawę wobec tego faktu, że ja rodząc się nie jestem poskładany. To się mądrze nazywa dezintegracja pierwotna. Tu się wszyscy specjaliści zgodzili. Że człowiek rodzi się nieposkładany, rozrywany wewnętrznie, tak? Nie może decydować o swoim życiu rozumem i wolą jako niemowlak, tak? No nie może w sposób obiektywny, nie może położą na brzuszku, leży na brzuszku, położą na plecach, leży na plecach. Nawet o tym nie możesz decydować. Ileś miesięcy potrzebuje, żeby się nauczyć przewracać z pleców na brzuszek, a te decyzje życiowo ważne to jeszcze ho, 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 wiele lat, prawda? I teraz, co świat mówi? Oczywiście świat zatruwa również tą przestrzeń, mówiąc, jesteś zdezintegrowany, jesteś, twój los jest zdeterminowany, ogromne kłamstwo, twój los jest zdeterminowany, zapisany w gwiazdach, jesteś jak liść na wodzie, jesteś bytem ku śmierci, znamy te określenia, jesteś atomem w naczyniu z próżnią i nie masz wpływu na swój los. Ci ludzie w takie fatalnie pesymistyczne wizje człowieka wierzą? Wierzą masowo. Jest ponad 100 tysięcy w Polsce katolickiej, jeszcze ciągle mówimy, zarejestrowanych wróżek i wróżów. Którzy mają klientów, którzy płacą ciężkie pieniądze. I dobra, szanująca się wróżka za kilka minut rozmowy bierze więcej niż najlepszy specjalista na świecie jakiejkolwiek tam dziedziny bardzo specyficznej, tak? Czy to będzie jakiś tam informatyk, czy jakiś tam ekonomista, czy ktoś. Ona więcej dostaje. Ci ludzie uwierzyli, że mój los jest zapisany w gwiazdach, to co się będę męczył, jak lepiej pójdę do wróżki, ona mi powie, nie? I chodzą. I panowie, to nie, że my nie mamy ulec pokusie czytania horoskopów, co mnie czeka w tym tygodniu, tak? Najpiękniejsze, niedawno ksiądz Piotr Glas mi przysłał taki rysunek, chyba gdzieś w jakiejś grupie mówiłem, mam nadzieję, że wam nie, a może tak, to sobie posłuchajcie jeszcze raz. Dwie starsze panie siedzą w parku na ławeczce i jedna mówi do drugiej, wiesz,
przeczytałem w najnowszym horoskopie, że w najbliższym czasie wysoki, przystojny mężczyzna obsypie mnie kwiatami. A ta druga, no, grabarz. Obśmiać należy to. I my mamy to obśmiewać w swoich rodzinach. Jakby żona zacznie mieć problem, zanim wyjdzie do domu, musi szybko zobaczyć, co jest w horoskopie, to nie wolno na to pozwolić. Bo my mamy analityczny umysł, który potrafi określić, że to są bzdury i nie pozwolić na to, żeby to kierowało życiem naszej żony czy naszych dzieci, prawda? I rzeczywiście, przy stabilnym mężczyźnie żona nie gubi ani dzieci, ani w sektach, ani w horoskopach, wróżbach i tak dalej. Nie uciekają do tego. Jak jest stabilny, prawdziwy facet jest mężem i ojcem w tej rodzinie, prawda? Także mamy być ochraniarzami jako mężczyźni, nie tylko fizycznymi. Jak pies wyskoczy, to mamy go zagryźć własnymi zębami. A dzisiaj wielu mężczyzn chowa się za plecami żony, bo podobno kobiet nie gryzą, prawda? No nie, no pogubiliśmy się w tym wszystkim. Kompletnie. Tak, jesteśmy ochroniarzami, ale tak jak tą ochronę fizyczną, że napadnie na twoją żonę czy na twoje dzieci bandzior, to normalny mężczyzna stanie w obronie. Jednak jeszcze ciągle. Prawda? A w obronie przed zagrożeniami psychicznymi? A w obronie przed zagrożeniami duchowymi? To też my mamy to na swoją klatę brać. A ja oczywiście mam trochę spaczony obraz, bo rozmawiam najczęściej z małżeństwami, które się źle mają, które mają problemy. Więc to nie jest średnia krajowa, na pewno jest to ta dolna półka. Ale naprawdę wierzcie mi, że często największym zagrożeniem psychicznym dla żony i dzieci jest mąż i ojciec. Że póki taty nie ma w domu, jest w miarę spokojnie, jak tata przychodzi, wszyscy na baczność, wszyscy się chowają po kątach. To jest dopiero drama. To jest kompletne sprzeniewierzenie się roli, jaką Pan Bóg przeznaczył mężczyźnie. Zobaczcie, jeszcze jest jedno miejsce, gdzie mężczyzna może się już tak najbardziej przeciwstawić powołaniu przez Boga. Bo jest obrońcą. Największe wykroczenie przeciwko swojej męskości to jest decyzja o zabiciu własnego dziecka, którego on powinien obronić w każdej sytuacji. Takiej mądrościowej książeczki, pozwólcie, zacytuję. Mężczyzna, który działa seksualnie i w ogóle go nie obchodzą owoce tego działania, czyli własne dzieci poczęte, uwaga, nie przekroczył jeszcze progu uczłowieczenia. Zobaczmy, ilu mamy celebrytów, którzy chełpią się tym, że nie przekroczyli progu uczłowieczenia. Chełpią się, że działają seksualnie, a z nikim są niezwiązani, są wolni, wszystko robią na to, mają ochotę, prawda? Wszyscy im służą, wszyscy sobie podporządkowali, geniusze. Święty Paweł by powiedział, cymbał brzmiący, a tutaj nie przekroczył jeszcze progu uczłowieczenia. I potem w ankietach wśród młodzieży tacy wygrywają plebiscyty popularności. To jest dramat. Że tęsknoty ludzkie idą w jakąś fatalną stronę, prawda? Także my mamy tęsknić do tego, do swojej własnej wolności. I teraz, jaka jest postawa moja wobec tej pierwotnej dezintegracji? Wmawiają mi, że jestem liściem na wodzie i mój byt jest zdeterminowany, mój los jest zdeterminowany, zapisany w gwiazdach. Nieprawda. Tu chrześcijaństwo podaje prawdziwą wizję człowieka. Jesteś co prawda zraniony grzechem pierworodnym, ale za pomocą wysiłku i łaski, nikt z wysiłku nie jest zwolniony, możesz dojść do pełnej świętości, do pełnej wolności wewnętrznej. I masz to robić. I mamy przykład Magdaleny, Marii z Magdali, tak? No, jawno grzesznica, takie ładne określenie, dzisiaj byśmy pewnie inaczej określili, zawodowa. I ona, po słowach wstań, nie grzesz więcej, nawraca się i ona staje się największą świętą tamtych czasów. Komu pierwszemu Chrystus pokazał się po zmartwychwstaniu? Jawno grzesznicy, pokazując, że nie ma takiego dna den, z którego nie można powstać do maksymalnej świętości. Tylko trzeba się konsekwentnie odrzucić od grzechu. Żyć w zgodzie z planem Pana Boga, no i wspierać się łaską, bo bez tego nikt nie ujedzie. Nikt z nas nie ujedzie. Jak ktoś uwierzy, że dam sobie radę bez łaski, to jeżeli bardzo ważne, to tak, a jeżeli nie, to na koniec. Koniec. Dobra, tylko zapisz sobie, tak? Żebyśmy nie rozbili wątku, jeszcze mam dosyć dużo rzeczy, które chciałem powiedzieć. A więc i mamy naturę zranioną i mamy trudem i łaską tą naturę doprowadzić do świętości, do pełnej wolności wewnętrznej. Teraz tą wolność wewnętrzną nie mamy osiągnąć dla samorealizacji, że jestem taki wolny, jestem taki dumny, staję na
piedestale, osiągnąłem pełną wolność, nic mnie nie skuszą, nie zmuszą, nie odbiorą mi. Mogą mnie zabić, ale nic mi nie zrobią. Ta wolność nie jest dla wolności, ta świętość nie jest dla świętości jako takiej, bo my mamy być szczęśliwi. Tą wolność swoją mam ofiarować w miłości. Bo jesteśmy wezwani do miłości. I teraz dwie sensowne drogi. Jedna małżeństwo, najpowszechniejsza. Druga kapłaństwo. Podporządkowanie swojej wolności, karierze naukowej, sportowej, takiej czy innej, jest pozbawione sensu. Bo jest to rezygnacja z własnego szczęścia. Oczywiście są osoby, które marzą o małżeństwie i nie znaleźli odpowiedniej osoby, nie spotkali i są skazani na życie w pojedynkę. Znam osobę, która marzyła o kapłaństwie ze względu na choroby, nie został do tego przyjęty i żyje samotnie. Nie wie do końca, czy nadaje się do małżeństwa, czy nie. Niestety nie ma procedur w Kościele określenia przed zawarciem małżeństwa, czy, no to tam są jakieś dyskusje, ale generalnie nie ma takiej procedury jasnej, żeby osoba o pewnej, o jakichś tam chorobach określonych, które utrudniają życie w małżeństwie, żeby zdiagnozowano, czy się nadaje, czy nie nadaje. Chłopak, no mężczyzna 40 lat, żyje w zawieszeniu, tak? W kapłaństwie jednoznacznie powiedziano, że nie. No oczywiście działa przy kościele, działa na różne dobre sposoby. Jakie są choroby? No, choroby psychiczne najczęściej. Bo jak jest choroba związana z seksualnością, tak? Niezdolność płciowa, niemożność współżycia, to też dyskwalifikuje z perspektywy małżeństwa, prawda? Niepłodność nie, tylko nie może być ukryta, no bo wtedy będzie oszustwo w rzeczy ważne. No? Ale pewne ograniczenia w zdrowiu psychicznym. Dzisiaj psychiatra sobie radzi naprawdę z chorobami, na które kiedyś ludzie byli skazani. Problem w tym, jeśli macie w otoczeniu jakieś osoby, które biorą leki psychiatryczne, to przy lekach może prawie normalnie funkcjonować. Nie jest tam zwiększona jakaś senność, ociężałość, ale można normalnie funkcjonować, żyć w małżeństwie latami i być dobrym ojcem. Wszystko jest możliwe. Problem jest to, że człowiek, który poczuje się zdrowy, odstawia leki samowolnie. I praktycznie 90-kilka% powrotów do zakładów psychiatrycznych to są ludzie, którzy samowolnie odstawili leki, prawda? To nie jest wstyd brać leki, takie czy inne. Ktoś ma chorą wątrobę, ktoś ma chore co innego i należy w ramach nie zabija i należy brać leki. No. Oczywiście jest to trudna dziedzina, bo jest pewne takie piętnowanie osób chorych tutaj na tym polu. Tak, tylko wszystkie kawały o wariatach i tak dalej, to lekko opowiadamy. A przecież ci ludzie często niesamowicie cierpią pod pewnych ograniczeń, prawda? Ale normalny człowiek nadaje się do małżeństwa, nadaje się do kapłaństwa, powinien wybrać ścieżkę z tych dwóch. A jeżeli nie zrealizuje, to żyć uczciwie w pojedynkę. Bo na przykład mogę podać uczciwe życie w pojedynkę. Pani doktor Wanda Błońska nie wyszła za mąż, nie wyszła do zakonu. Przez kilkadziesiąt lat była wśród najbiedniejszych z biednych, wśród wykluczonych, trędowatych w Ugandzie. Nazywana matką trędowatych. Na starość wróciła do Poznania, skąd rodem była. Jakby się tu pojawiła, wszyscy byśmy się po chwili uśmiechnęli. Ona emanowała taką... O nikim nigdy nic złego nie powiedziała, a dzieliła się taką niesamowitą radością. Ona była, to była spełniona kobieta matka, która nie urodziła żadnego dziecka i nie była żoną, prawda? Ale jeżeli by poszła w karierę biznesową w przemyśle zbrojeniowym, to na pewno nie miałaby takiej miny, takiego oddziaływania. Bo jako matka byłaby niespełniona. Więc to też może nie wyjść małżeństwo, ale być jakimś opiekunem, obrońcą, nie wiem, nawet nauczycielem, nawet jakimś tam przywódcą takim, czy nawet politycznym, ale kto siebie daje, nie robi karierę, tylko daje siebie jakiejś społeczności. I może się spełnić w swoim ojcowaniu. Natomiast nie to świat podpowiada, prawda? Masz się urządzić, najlepiej kosztem innych. No i to jest oczywiście fałszywa ścieżka. Kochani, parę słów o tej dziedzinie seksualności. My ją musimy najpierw zrozumieć, żeby móc ją dobrze zagospodarować. Prawda? Tak jak powiedziałem, zaskakuje nas reakcja o charakterze płciowym, zaskakuje nas, gdy mamy małe naście lat i nie bardzo wiemy, co z tym zrobić. A świat nas oczywiście okłamuje.
Świat nas okłamuje. Pamiętacie na takim spotkaniu chyba ze wszystkimi nie żonami, mężami rysowałem taki schemacik rozwój płciowości. Tak równolegle dzieciństwo, chłopak, dziewczyna się zajmują, potem mają się ku sobie heteroseksualizm. I w tym momencie świat atakuje, żeby jak najwięcej zniszczyć i dziewcząt, i chłopaków, prawda? I wmawia chłopakowi, że samogłot jest zdrowe, kanaliki nasienne się przeczyszczają, że w ogóle to jest, a jak nie będziesz tego robił, to będziesz nienormalny, aż do tego stopnia. Nie prowadzi, bardzo, naukowy podręcznik, bardzo rzadko prowadzi do uzależnień. Kurczę, to ja mam takiego pecha, tak? Że co spotkam chłopaka, który ma problemy, to 90 kilka procent to jest również wśród innych problemów, problem właśnie z niepanowaniem nad wzrokiem, z pornografią, samogwałtem. A uzależnienie do momentu kilkunastu razy dziennie, nawet takich spotykałem, prawda? Do obłędu. I taki mężczyzna po kilkunastu latach całkowicie uwolniony z tego. Jak była dyskusja, że katolicy są taki smutny, bo nic nam nie wolno, zwłaszcza w tej dziedzinie seksualności. Miał wtedy, nie wiem, 35 lat. Mówi, głupi jesteście! Przez mikrofon. Kilkaset osób na pielgrzymce. Głupi jesteście! To nie jest brak wrażeń. To, że ja dzisiaj nie muszę działać, że w pełni na tym zapanowałem. Ja mogę zostać księdzem, ja mogę zostać mężem. To jest brak przeżyć? I to w takim trochę tonacji. I zwykle tego nie mówię, ale myślę, że w tym męskim gronie możemy sobie to powiedzieć, tak? Co on w pewnym momencie powiedział? Słuchajcie, jak już nie miałem co z rękoma zrobić, czyli bezpośrednie pobudzenie przed samogwałtem, to się wieszałem na drążku w drzwiach i podciągałem do utraty tchu. Oczywiście zmęczenie mięśniowe uniemożliwia reakcję seksualną, prawda? I chłopak, który mówi, kilkanaście razy dziennie to robiłem. I teraz nie muszę. To jest wolność, to jest radość, to jest szczęście, prawda? A nam się wmawia, że to jest brak przeżyć. Panowanie nad sobą jest niesamowitą frajdą, tylko trzeba w tą stronę pójść i tego się nauczyć. Ale też musimy pewne rzeczy po prostu wiedzieć, żeby do tej naszej płciowości sensownie podchodzić, tak? Czym się przejawia w nas płciowość? Najpierw napięciem. Oczywiście najczęściej bodźce wzrokowe wsparte wyobraźnią, tak? Jesteśmy wzrokowcami i najłatwiej skupić uwagę mężczyzny na sferze intymnej przez pokazanie obrazku. Nie gołej baby. Nie, nie. Tak całkiem goła nie wciąga wyobraźni. Sam obraz obnażonego ciała kobiety, sam wzrok nie ma mocy uruchomienia w mężczyźnie reakcji. Więc trzeba tak pokazać ciało, żeby sobie trzeba coś jeszcze dopowiedzieć, tak? Reklama mydełka, tak pyk, była goła czy nie była goła? Jedna 25 sekundy. Mózg rejestruje, ale i już zaczynam wchodzić w ten obraz. O to chodzi, żeby pobudzić wyobraźnię, bo dopiero będzie psychogenny wyobraźnia, potrafi do końca uruchomić reakcję ciała mężczyzny, aż do wytysku nasienia. Prawda? Przez tylko, bez żadnych gestów, bez żadnych nacisków, bez żadnych takich dodatkowych działań. Prawda? Więc musimy zdawać sobie sprawę. Bodźców wzrokowych oczywiście unikać. Ale jak się przejawia w nas płciowość? Pierwsze to jest napięcie. Wszyscy tutaj mamy prawą rękę. Czy ktoś z nas myślał, że w tej chwili, że ma prawą rękę? No raczej nie. Chyba, żeby mu ścierpa, albo by ją komar ugryzł, to sobie przypomniał, że ma prawą rękę, prawda? I tak samo wszyscy mamy narządy rozrodcze. Mam nadzieję, że w tej chwili nie pamiętamy o tym, że mamy narządy rozrodcze, że moje mówienie nie spowodowało, że coś tam zaczęło się dziać, prawda? I teraz napięcie to właśnie taki stan, że sobie przypominam, że mam narządy rozrodcze. Czuję jakieś pojawiające się napięcie wyraźnie, konkretnie w narządach, prawda? To jest stan przygotowania do ciągu dalszego. Dalszym ciągiem jest wzwód, spływa krew, wypełniają się ciałem, następuje wzwód. Jest to gotowość do współżycia. I dalszym ciągiem jest działanie seksualne. Ten ciąg jest logiczny, prawidłowy, dobry, zdrowy. Tylko ja powinienem go albo umieć uruchomić, albo nie uruchomić, w zależności od okoliczności. Kiedy ten ciąg powinienem uruchomić? Wtedy, kiedy zanosi się na współżycie z moją żoną. To jest jedyna okoliczność, w której uruchomienie tego ciągu, napięcie, podniecenie, działanie, aż, tak jak powiedziałem, do wytysku nasienia, może przynieść pożytek osobie. Nie może przynieść pożytku księdzu, nie może przynieść pożytku kawalerowi, bo będzie go niszczyć. On jest w nienaturalny sposób przeżywany. Może on przynieść pożytek tylko mężczyźnie, który jest
który ma żonę, z którą ma głęboką więź, to nie tak, że ma żonę, którą katuje i potem ciągnie do łóżka, to tam też nic z tego nie wyjdzie, prawda? Ma głęboką więź, są otwarci na, nie muszą planować, ale są otwarci na dziecko, które się może, po czym przecież wiemy, że tak się ludzie rozmnażają, prawda? Więc to działanie seksualne musi być tu w głowie skojarzone z możliwością poczęcia dziecka. U kobiety jest skojarzone automatycznie, a mężczyzna musi do tego dorosnąć. Bo mężczyzna może się całkowicie oderwać od skutków działania. Działa dla działania i w ogóle w tle nie widzi ewentualnego poczętego dziecka. Sobie pomyśli, że na pewno się nie pocznie, to już mu wystarczy. Kobieta tak siebie nie oszuka, bo jej natura jest obciążona skutkami działania płciowego, prawda? Czyli ja jako facet wolny powinienem umieć zapanować nad tym, że moje ciało nie budziło się do tej reakcji przez napięcie, do podniecenia, aż do działania, w innej sytuacji, jak tylko wtedy, kiedy mamy przez współżycie małżeńskie wyrazić sobie miłość. To jest jedyna sytuacja, w której ja powinienem dopuszczać, że w moim ciele coś się dzieje. Teraz oczywiście nas czasem zaskakuje pojawiające się napięcie. W filmie, gdy właśnie nic tam takiego nie było, ale gdzieś jakaś tam scena, coś tam i nagle czuję napięcie. No to teraz ja, ale ono jest przyjemne. Ja muszę podjąć decyzję. Co z tego, że jest przyjemne, jak nie jest dobre? Cianek potasu też podobno bardzo ładnie migdałami leci. Nie radzę próbować. Prawda? I dzisiaj świat nam próbuje mówić, Pan Bóg wymyślił przyjemności, wobec tego jak ktoś jest przyjemny, to musi być dobry. Nieprawda. Pan Bóg dał rozum i nakazał nam odróżniać przyjemności przyjemne, te przyjemności dobre od złych. I my mamy, mając wolę ukształtowaną, wchodzić w przyjemności dobre, a nie wchodzić w przyjemności złe po prostu. Prawda? Czyli to pojawienie się napięcia w relacji z dziewczyną może nastąpić, no, za rączkę ją złapie. Prawda? I już następuje. I wtedy, choć może się wydam śmieszny, należy ją złapać za jeden paluszek. Jeśli za rączkę było za dużo. Oczywiście my się z tym będziemy oswajali, także to nie jest tak, że to przez całe życie będziemy się męczyć, że tylko dotknę żony i natychmiast moje ciało działa. To nie jest tak. Ale na jakimś etapie poznania, i to najbardziej to dotyczy chłopaków, mężczyzn, którzy mieli problem właśnie z pornografią, samogwałtem. Oni mają takie już zakodowania, które każda sytuacja, tak jak mówiłem o facecie, zobaczył kółeczko, rozebrana kobieta, trójkącik, rozebrana kobieta z boku, to tu się rodzi, prawda? I ci, którzy mieli to doświadczenie, nawet jak są całkowicie wyleczeni, to muszą bardzo uważać, żeby w relacji z kobietą jej nie uprzedmiotowić, również z żoną, żeby jej nie używać. Przepraszam za określenie, ale tak dokładnie się czasem dzieje. Dla swojej przyjemności. A w szczególności, żeby ona, że tak powiem, wymyślała scenariusze naszych spotkań. To nie chodzi nam o techniki, pozycje i tak dalej, tylko żeby ona mi przekazała, co dla niej jest fajne, co nie fajne, co jest miłe, co jest estetyczne, nieestetyczne, higieniczne i tak dalej, i tak dalej. Ja nie muszę tego rozumieć, mam to po prostu przyjąć do wykonania. Bo jeżeli będę ją zmuszał wbrew niej do działań seksualnych, nawet małżeńcy oczywiście, poza małżeństwem zawsze, to będę w niej budował blokadę na tą sytuację. Pewnie każdy facet, który wchodzi w małżeństwo, marzy o tym, żeby jego żona była ochocza do wyrażania miłości przez współżycie, tak? A nie wie, że on sam w niej zablokował jeszcze przed ślubem. Zmuszając ją do współżycia, kiedy ona była w totalnym strachu, że się wyda, że grzech popełnia, że dziecko się pocznie, że on ją zostawi i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Strach ma moc tłumienia wszystkich wyższych przeżyć. Jeżeli jesteśmy, naprawdę nie wierzcie, że skazaniec idący na powieszenie, na klifie, na brzegu morza, o zachodzie słońca, jest w stanie zachwycić się zachodem słońca. Nie. To jest niemożliwe. Jesteśmy w Luwrze, podziwiamy Monalizę. Duży obraz za szkłą pancernym w tej chwili, bo tam wariaci już próbowali niszczyć na środku sali, na parterze, chyba nie przestawili, tam dawno nie byłem. Podziwiamy obraz, no wypada podziwiać, najsławniejszy może obraz świata, Mona Lisa, tak Leonardo da Vinci. Wchodzi wariat, terrorysta, odbezpiecza bombę. Realne zagrożenie, za chwilę możemy wszyscy zginąć. Przewodnik mówi, proszę wycieczki, proszę dalej kontemplować obraz. Nie ma takiej możliwości. Strach, a strach o życie, to lęk o życie, to w ogóle, tu mi wszystkie wyższe przeżycia. I uświadommy to sobie, że jeżeli dziewczyna, a nawet potem żona, zgadza się na współczucie w strachu, to na całą sobą jest, cała w środku się jest zablokowana. Wiecie, jaki procent żon w Polsce, o, są stare badania, ale myślę, że nie jest lepiej, okazuje niechęć do współczucia swoim mężom?
z różnych badań między 66-80% kobiet. I ogromna większość ich została zniechęcona do spożycia przez własnych mężów. Czy ją wymuszali, czy sposoby działania, czy czas działania, czy nie dawali gwarancji bezpieczeństwa dla dziecka, które się może poczuć. Krótko mówiąc, współżyła w strachu. Nigdy nie dopuśćcie w waszym życiu do tego, żeby kobieta waszego życia, żona, w jakimkolwiek lęku oddawała się tobie. Bo to się obróci przeciwko tobie oczywiście. On ją będzie bolała głowa na samą myśl o współżyciu. I to są tysiące kobiet, które tak mają. One nie rozumieją, skąd się to wzięło. Czasem same ciągnęły chłopaka do łóżka jeszcze przed ślubem. Same siebie też miały duży udział w tym zniszczeniu. No a potem mąż się na nią wścieka, że jest nieochocza, że jest oziębła płciowo, że coś tam. Bo ludzie nie rozumieją, skąd się to bierze. Większość takich zahamowań, nie wszystkie, ale większość bierze się z wcześniejszych doświadczeń życiowych po prostu. Czasem zawinionych, czasem niezawinionych również. I to też trzeba mieć, to, że tak powiem, uwzględniać. Ale krótko mówiąc, my mamy mieć taką świadomość, że my nie powinniśmy chcieć wchodzić na ścieżkę napięcie, podniecenie, działanie. Jeżeli pojawia się napięcie, jest to ostrzeżenie, że jeżeli to nie jest w małżeństwie wtedy, kiedy ma się to przerodzić we współżycie, to powinienem zwiększyć odległość na, nie wiem, na odległość parasola, czy mówię symbolami, ale myślę, że rozumiem, o czym mówię, prawda? Że jeżeli, bo napięcie, wchodzimy, jest przyjemnie i mamy tęsknotę, żeby to kontynuować. Pamiętam, nie zapomnę, jak staruszek 90-paroletni, ojciec Badeni, przepiękna postać, ogromnej postury, hrabia Badeni, on nie mówił, tylko przemawiał, sentencjami się posługiwał. Zapytany przez młodzież, 650 młodych ludzi i zapytany o pocałunek. Jest zapadł w siebie. Pocałunek? Rozumiem. Ale czy to musi być od razu pompa sąco tłocząca? Naprawdę w ustach staruszka to było genialne. Czym jest ten pocałunek, jaką on ma treść? Czy chłopak chce, że tak powiem, wyssać z ust dziewczyny podniecenie dla siebie? Czy jest to gest, którym on ją obdarza, gest szacunku, serdeczności, miłości i tak dalej? I my to poznajemy po reakcjach swojego ciała, tak? Jeżeli moja bliskość z dziewczyną powoduje reakcję mojego ciała, to znaczy, że trzeba coś tu skorygować. Problem jest z tym, żebyśmy chcieli to korygować, a nie cieszyli się z tego, że to jest przyjemne. Czyli ta postawa jest najważniejsza. Zobaczcie, jak używam słowa postawa, to dotyczy na pewno tylko człowieka. Tylko człowiek może zająć postawę wobec jakiegokolwiek problemu. Pies nie może zająć postawy wobec miski zupy. Może stanąć przed miską, obok miski, może wleźć do miski z zupą, natomiast postawy wobec problemu miski zupy nie może zająć. I my jesteśmy naszym człowieczeństwem zobligowani do zajmowania postaw. Między innymi wobec czystości. Oczywiście najpierw musimy to rozumieć, tak? Że ten ciąg jest po coś, Pan Bóg mówi, on jest dobry, ale on jest zarezerwowany tylko dla małżeństw. Zgenerowanie takich namiastek współżycia przez podniecanie się wzajemnie. Jak dalece ludzie tego nie rozumieją, może przykład prawdziwy. Para, która była na przygotowaniu do małżeństwa, z takim poszerzonym, które prowadziłem w sesji akademickim, ona przychodzi na rozmowę, dziękując za wcześniejsze spotkanie, na którym mówiłem rzeczywiście o seksualności. No już tam skracając, okazuje się, że oni do tamtego spotkania żyli w czystości, czyli nie współżyli. Natomiast wszelkie gesty ciała do pełnego podniecenia obojga, co żeby była reakcja u kobiety, się trzeba trochę napracować, i oni uważali za czystość, bo nie współżyli. Po tym spotkaniu, kiedy okazałem, że w ogóle wchodzenie na ścieżkę, napięcie, podniecenie, działanie jest nieczystością, świadome, bo przypadkowe pojawienie się oczywiście, tak, to powinna być właściwa reakcja nasza. Oni, wiem, to było w marcu ta rozmowa, wiem, że wycofali się ze wszystkich gestów ciała. We wrześniu mieli ślub i jeszcze po ślubie dziękowali za to, że ich, że tak powiem, uświadomiłem im. Bardzo wielu ludzi kojarzy czystość z niespółżyciem, nie tylko. Aż do takiego przypadku dziewczyny, córka państwa profesorostwa, studentka, inteligentna, wykształcona, tak? Ona jest dziewicą, ona żyje w czystości. Jakieś tam niepokoje miała, w rozmowie wyszło, nie zdradzam tajemnicy, bo nie podaję personaliów, tak? Zadam przypadek, że ona zabawiała się z chłopakami w łóżku, przepraszam, udostępniając swój odbyt do zabawy, ale błonę dziewiczą miała.
bo ona chce dziewictwo zachować dla swojego męża, tak? O ile czysta może być dziewczyna, która współżyła z dziesięcioma, nawróciła się i przyjęła prawdziwą podstawę czystości, prawda? Pewna grzesznica tam nie wiadomo z iloma współżyła, prawda? Więc też nawet to słownictwo, to, ta czystość, to dziewictwo, to odzyskanie dziewictwa, niektórzy mówią, jest możliwe, oczywiście błony dziewiczej nie odzyska, ale dziewictwo duchowe może odzyskać. Ja to nazywam jednak odzyskaniem czystości. Pełną czystość można odzyskać po strasznym zabałaganieniu. I należy o to walczyć. I ta czystość jest ważniejsza od dziewictwa. Dzisiaj świat medycyny nawet oferuje wszczepianie błony dziewiczej. Tak, proszę bardzo. Jaki to ma sens? Czego ona jest znakiem, tak? Że miałem dosyć kasy na załatwienie, zamaskowanie swojego wcześniejszego życia, tak? Nie, to jest zawracanie głowy. Więc obyśmy umieli w tym świecie, który tak namawia do podniec, do działań seksualnych, do zabaw seksualnych, umieli zamarzyć o swojej własnej czystości, wiedząc, że to jest to, czego potrzebujemy tak naprawdę. Że to jest nasza prosta droga do szczęścia. Bodźce, które powodują, też warto wiedzieć naszą reakcję. To są bodźce specyficzne, oczywiste, druga płeć, odpowiednio podane, rozebrane ciało kobiety, prawda? Jesteśmy wzrokowcami, to najbardziej działa. Ale są bodźce niespecyficzne, które w ogóle nie mają nic wspólnego z seksualnością, które też mogą spowodować tą reakcję, napięcie, nawet podniecenie. To zwykły ucisk. Jazda na rowerze może spowodować nawet wrzut, tak? I chłopak powinien wiedzieć, nie przestraszyć się, że tak, ojejku, jestem pewnie seksoholikiem, bo jadę na rowerze i mi się coś takiego stało. Nie. Po prostu ucisk ma taką możliwość. To samogwałtu najczęściej dokonuje się przez jakiś ucisk, prawda? Trzeba wejść na chwilę z roweru, pogimnastykować się, trochę inaczej usiąść na siodełko, albo zmienić siodełko, no. Jechać dalej, tak? Nie wpadać w panikę, że moje ciało zareagowało, bo to jest przejawem zdrowia, że ciało reaguje. Tylko ja mam chcieć, mieć wolę, żeby on nie reagował w sytuacjach niepotrzebnych, tak? Tak samo sprzyja reakcji podwyższona temperatura, rozszerzają się naczynia krwionośne, łatwiejszy dostęp krwi. I bardzo ciekawe, że chłopacy, którzy mają problem z samogwałtem, ulubionym zajęciem jest kąpiel w ciepłej wannie z wodą, tak? On gdzieś na początku czuje, że tego przygotowuje, ułatwia mu późniejsze działanie, prawda? I to nie jest też przypadkiem, że chociażby w tym programie jest kąpiel w zimnej wodzie dla faceta, prawda? Zimny prysznic w ramach mycia. Bo to przesuwa reakcję i umożliwia większe, łatwiejsze panowanie. Ale tak czy inaczej mamy dwie linie obrony. Pierwsze to jest wzrok, drugie to jest wyobraźnia. I mamy nie chcieć wyszukiwać rozebranych pań, czy oglądać filmów, tak? Jeżeli wyszedłem z kina, bo takie tam sceny były, coś tam się ze mną zaczęło dziać, szybko lecę na następny seans, bo było fajnie, tak? No nie. Zadziało się, okej. Okay. Pamiętam chłopaka, mężczyznę, 40 parę lat. Stanął z żoną, właśnie tak, taką dużą grupą młodzieży, stanął z żoną za rękę i mówił, tam miałem problem z pornografią, samogwałtem, wszystko przerabiałem. Nieczystość przedmałżeńska też. Ale teraz jestem wolny, teraz jestem czysty. I mówi tak, jak jestem z żoną w kinie i zaczynają się momenty, to ja zamykam oczy, łapię żonę za rękę i gdy niebezpieczeństwo minie, a ona mnie delikatnie ściska, otwieram oczy, oglądam dalej. Podziwiają faceta. Po pierwsze, to robi, ale po drugie, że miał odwagę to powiedzieć przed grupą kilkuset młodych ludzi, z których połowa, jeżeli nie więcej, tym się bawi. Miał odwagę stanąć i powiedzieć takie świadectwo, że on zamyka oczy, jak widzi porozbierane kobiety. To jest jedna z metod, tak? Odwróci wzrok, może trenować refleks, pojawiać się na ekranie czy w realu jakaś odpowiednio rozebrana kobieta, odwróci wzrok. Pół sekundy wystarczy. A można się wglapiać. Można iść za nią i wpatrywać się, prawda? I podniecać się tym. Natomiast co z wyobraźnią? Nie mamy takiego bezpośredniego panowania nad wyobraźnią. Ja teraz nie chcę, żeby moja wyobraźnia szła na te tereny. Świat nie prowokuje. Oczywiście świat będzie cię prowokował na każdym kroku. Jest taka bardzo prosta technika. Ucieczka wyobraźnią na bezpieczny temat. Nie wiesz, zbierasz pocztowe znaczki, bawisz się modelami samochodowymi, samolotów, czy samochodów, czy czegoś, to co potrafią robić. Miałem kolegę w pracy, który robił, tam na Mistrzostwach Świata występował. To wyobraźcie sobie w skali 1 do 72, samolocik, jest kabina, przy kabinie pilota otwierają się drzwi do WC,
I WC jest nawinięty na rolkę papier toaletowy w skali 1 do 72, tak? No, no chłopcy się bawią. Dobrze, tylko oczywiście nie można temu życiu poświęcić, ale odskocznie tak. I jak on sobie pomyśli o swoich samolotnikach, to może mu stało stado gołych bab przeleć, on się podnieca, przelecie czy dotrzyma, on się podnieca samolotnikami, prawda? Zbierasz znaczki, monety, stare coś, otwórz klasę z najstarszymi monetami i zapomnisz o tym, co chcieli z tobą zrobić. Ale poprzedza to wszystko wola. Ja nie chcę wchodzić na tą ścieżkę napięcie, podniecenie, działanie seksualne wtedy, kiedy to nie jest dobre dla mnie. Da? I uciekam. Odwracam wzrok i uciekam wyobraźnią, którą próbują mnie skierować na właśnie te tereny, nazwijmy to, seksualne. Spotkanie dziewczyny, która się podoba, jest ogromną szansą i ogromnym zagrożeniem. Dlatego namawiam, żeby na początku znajomości zadeklarować. Ja chcę, żeby nasza znajomość przebiegała w czystości. Ochotę mam na zupełnie co innego. Ale mam wolę i jeżeli ja sięgnę po twoje ciało, wywal mnie na śmietnik, bo jestem facet, który się do niczego nie nadaje. Po takiej deklaracji jest naprawdę dużo łatwiej wytrwać. Pamiętam taką parę narzeczonych. Ostatnia para w ramach tam iluś spotkań indywidualnych, tam już chyba 202 była. Ostatnia para w kolejce umówiona. No i skończyli, tam dostali papier na męża, no żony powinni uciec w tym momencie, tak? Proszę pana, czy możemy jeszcze chwilę porozmawiać? No możemy, no co, przecież nie odmawiam rozmowy, tak jak mogę. No dobra. No wie pan co? Ja mam taki problem. Kocham tego mojego narzeczonego. Wyjdę za niego. Ale on pali jak lokomotywa. Ja przez całe życie, mając nadmiar papierosów w domu i mama i tata palili, marzyłam o domu bez papierosa. A on się powiedział, panie, no próbowałem, nie daję rady. A chciałby pan rzucić? Oczywiście, żebym chciał. To ja panu coś powiem. Jak pan stąd wyjdzie, beze mnie, to ja tylko panu podpowiadam, co pan może zrobić, nie musi. Pan stąd wyjdzie, to powie pan swojej narzeczonej tak. W tym momencie rzucam palenie. I to jest dowód mojej miłości do ciebie. Dowód mojej męskości, mojego panowania, co ja po prostu w tym momencie rzucam za ciebie palenie. Jeżeli zapalę choćby jednego ćmika po poznańsku, to wywal mnie, nie wychodź za mnie, bo jestem do niczego facet. Jak wychodził, to jakby szedł na szubienicę. Powłócząc nogami, wyszedł ze spuszczoną głową. Mówiłem, no tak. Pytanie, czy wolno mi było takie argumenty stawiać, nie? Słuchajcie, oni pół roku po ślubie przyszli podziękować, już bez papierów, bez konieczności, za to, że on tego dnia rzucił palenie. Naprawdę znajomość z dziewczyną może uruchomić w tobie siły, których dotychczas nie miałeś. Wszystkie nałogi możesz dla niej rzucić. Gorliwość religijną możesz poprawić, bo wszystko możesz zrobić. Nauczyć się rzeczy, których nie umiałeś od dziecka. Prawda? Dla niej, żeby jej zaimponować. Jest taka moc w mężczyźnie, żeby zaimponować kochanej kobiecie, a my to marnujemy na to, na te namiastki przyjemności przez bliskość seksualną. I większość tak robi, bo świat tak podpowiada. I jakby ciało też do tego jakby dążyło, prawda? Ale ja mam nad tym ciałem panować. Bardzo, bardzo was namawiam, żebyście mądrze przeżyli znajomość z dziewczyną, może z kilkoma nawet. Każda znajomość z dziewczyną powinna czynić ciebie lepszym facetem. Ale statystycznie jest tak, że każda znajomość z dziewczyną niszczy i ją, i jego. Statystycznie. Bo wchodzą do łóżka, bo pobudzają się, bo konsumują tą przyjemność. To jest przyjemne. To jest, ja nie mówię, że to nie jest przyjemne. Tak? Dla mężczyzny automatyczne. Kochani, spotykasz dziewczynę. Zadaj sobie pytanie. Na początek, żebyś nie władał w nonsensowny związek. Czy chciałbyś mieć taką córkę jak ona? Jeżeli nie, naprawdę wiej od razu. Bo tracisz ty czas i jej zawracasz głowę. Załóż, my jesteśmy wzrokowcami. Pewno, że zwracamy uwagi na ładne, zgrabne i tak dalej, prawda? Ale czy to jest najważniejsze? Czy chciałbyś, żeby twoja córka była tak ładna i tak głupia na przykład? Tak ładna i tak próżna? I jak się patrzy na córkę, zupełnie inne kategorie wchodzą w oceny. Zróbmy sobie ten bufor bezpieczeństwa. Poznaję dziewczynę, pomyśl, czy chciałbyś mieć taką córkę. Jeżeli tak, zajmij się tym poważnie. Nie zmarnuj okazji. Jeżeli tak, ale, to ale to jest do przepracowania. Ona też będzie miała moc zmiany siebie. Nawet plotkować przestanie, nawet seriale głupie oglądać przestanie do ukochanego chłopaka, żeby mu zaimponować. Możesz jej naprawdę też pomóc, żeby urosła.
tylko musi mądrze tą znajomość przeprowadzić, prawda? I tak jak powiedziałem, deklaracja czystości jest wielką pomocą dla faceta, żeby w tej czystości rzeczywiście związek przeprowadzić. I jeszcze jedną rzecz podpowiadam taktyczną. No wiem, niektórzy z was już są w wieku, że być może najbliższa znajomość będzie od razu małżeństwem, prawda? I nie można tego wykluczyć, ale nie można tego założyć, że na pewno tak będzie. Więc trzeba tak tą znajomość przeprowadzać, żebyśmy mogli się rozstać bez krzywdy. Jeżeli poznajesz dziewczynę, która wydaje się, że coś może z tego będzie, nie uciekaj od poznania jej rodziny i zatrosz się o to, żeby się spodobać jej mamie. Tak. Będzie to procentować do końca życia. Jak facet, wybraniec jedynej córki, jedynego dziecka, rodziców, tak, powiedzmy elita miasteczka finansowo, bo to było w czasach partyjnych, więc tam trudno mówić o elicie. Mama wymyśliła, że przyjedzie na siwym koniu rycerz w złotej zbroi, prawda, co najmniej najnowszym Mercedesem, rzuci się do stóp mamy, będzie prosił, błagał o rękę jej córki księżniczki. No, taką miałem wyobrażenia. Są dość skonkretyzowane. Te karety złote miały być na weselu. To już tam było w jej planie wszystko. Chłopak w czasie wycieczki rowerowej przyjechał do domu swojej przyszłej żony, rzeczywiście żony, wyciągnął łapę przepoconą do matki i powiedział: Jurek, jestem. Nie? Czar prys, mama się zablokowała. Oni przyszli ze swoim problemem 6 lat po ślubie. Pobrali się. Mama później nie zgadzała. Jesteśmy dorośli. W dużym procesie akademickim cichy ślub. Na ślubie nie było nikogo z rodziny jej. Był wujek, ojciec chrzestny, chował się za filarami, żeby nie był na zdjęciach, bo by go mama zlincowała, prawda? Ona sama, matka, nie była na ślubie jedynej córki. Nie pozwoliła mężowi pójść na ślub. I słała do córki listy: przyjeżdżaj natychmiast do łoża śmierci swojej matki, wyrodna córko. Nie? Oczywiście bez tego faceta, który nigdy nie był synem, który nigdy nie był zięciem, który nigdy nie był zaakceptowany. 6 lat gehenno i przyszli po 6 latach. Na szczęście nie dali się rozdzielić, nie pojechała sama do mamy, odpowiadała, że przyjedziemy chętnie razem. Mowy nie ma, jego noga nie przekroczy naszego progu. Ale kompletna blokada. Kilka razy się spotkaliśmy, powiedzieliśmy sobie, co, że mają zabiegać o mamę, o tatę. Tata tam zresztą nic nie znaczył, ta mama wszystkim decydowała, tak? A tak naprawdę decydowały jej uczucia. I dlatego taka kaszanka powstała, nie? I żeby wysyłać wszelkie gesty, sympatii, życzenia przy jakiejkolwiek okazji i nie dać się rozdzielić, być razem, bo wy jesteście w tej chwili ważniejsi dla siebie, najważniejsi. Nie mieli wtedy jeszcze dzieci. Mijają kolejne, może z 3 lata. Jestem u dobrego znajomego, lekarza pediatry. Tam on moje książki wydaje większość, tak? Taką działalność dodatkową prowadzi. I wychodzi jakieś małżeństwo z niemowlęciem i drugim takim dzieckiem, no powiedzmy, 1,5-rocznym na rękach, tak? Przychodzą koło mnie, tak na siebie spoglądają porównywawczo. W końcu facet się zaczynał: wie pan, żona się wstydzi, ale ja muszę panu powiedzieć. To my jesteśmy tym małżeństwem od złotych karet. Od tego ślubu z asystą konną i tym wszystkim, który się nie odbył, i mamusia nie była na naszym ślubie. Proszę pana, mama jest najkochańszą mamą i babcią. Ja jestem ukochanym zięciem. Co spowodowało to? Przy wnukach babcia pękła. Ale ile lat? 7? Kompletnej blokady. Zadbajmy o to. I jak rodzice na przykład wymyślają, że musi być wesele z alkoholem, a młodzi wymyślili, że nie, bo się nawrócili, bo krucjatę podpisali, bo coś tam. Nie stawiać na ostrzu noża. Bo jak zrazimy sobie rodziców, współmałżonka, w tym przypadku żony, nawet tym weselem nie według ich pomysłu, nawet strojem panny młodej nie według ich pomysłu, to może być ciężko za to przy życiu. Jesteśmy młodsi, elastyczniejsi. Idźmy na jakieś ugody. Oczywiście nie na moralne zło, to jest jasne. Ta para, która podzielili rodzice obu stron, że nie przyjdą na wesele, jak nie będzie alkoholu, że będzie wstyd dla wsi i w ogóle. No tam z nimi gadaliśmy przez 7 wieczorów w czasie rekolekcji siedmiodniowych. Codziennie jakieś tam scenariusze wymyślaliśmy. To było w lipcu. I oni w następnym lipcu przyjechali się pochwalić. Co zrobili? W sali weselnej nie było kropli alkoholu.
Nie było powitania, nie było szampana, nie było żadnych toastów. Natomiast w sąsiednim pomieszczeniu był brat panny młodej i full wypadł wszystkie alkohole. Trzeba było wstać od stołu, pójść do drugiego pokoju, wypić do lustra, zostawić kieliszek i wrócić do stołu. Oni się bali również burdy alkoholowej, bo po obu stronach był alkoholizm i to bardzo blisko w rodzinie, prawda? Nikt się nie upił, wszyscy się świetnie bawili. Nikt nie mógł powiedzieć, że alkoholu nie było, prawda? Poszli na kompromis. A bardzo marzyli o tym, żeby było bezalkoholowe. Jeszcze specjalne jest błogosławieństwo biskupa na tą okazję, że wesele bezalkoholowe, prawda? Niektóre się to przekonuje, że jest biskup, prawda? Pobłogosławił i wtedy już tak było inaczej patrzenie. Ale zadbać o to, żeby te wizje rodziców jakoś uszanować, jakoś uszanować. I naprawdę ważna jest pierwsza wizyta w domu przyszłej żony albo być może żony. Naprawdę nie zaszkodzi kwiatek dla mamusi. Naprawdę nie zaszkodzi. A może dobrą robotę zrobić. Także dbajmy o to. To jest, żenię się z córką, nie obchodzi mnie matka. Bądźcie mądrzejsi. Bardzo wiele widziałem tragedii, które przeżywali ludzie właśnie przez lekceważenie woli rodziców, jakieś tam sugestie rodziców i tak dalej. Ale kochani, najważniejsza rzecz tak naprawdę, bo facet funkcjonuje dobrze wtedy, kiedy ma biznesplan. Powiedzmy, uwikłał się w seksualność, pornografię samogłodną. Musi mieć biznesplan wychodzenia z tego. Po pierwsze, musi wiedzieć, że o własnej siła z tego nie wyjdzie. Czyli na kolana. Najlepiej stały spowiednik. Po drugie, zadbanie o bodźce niespecyficzne, zewnętrzne. Co sprzyja samogwałtowi? Znużenie, zmęczenie, lenistwo, napięcia jakieś tam. No to co zrobić? No to narzucić sobie program. Przed snem przebieżka 2 kilometry do solidnego spocenia. Potem kąpiel, najlepiej zimny prysznic, przynajmniej na narządy płciowe ochłodzić. Dobrze przewietrzyć pokój. Cienka kołderka, nie wygrzewanie się. Odjec specyficzny, prawda? I lulu. I okazuje się, to samo nie zacznie problemu, ale ułatwi wychodzenie, prawda? Niestety czasem spowiednicy robią też złą robotę. Jesteś wierzący, chwytaj za różanie, dasz radę, nigdy więcej, tak? I za chwilę pada. Trzeba wkalkulować. Jeżeli ileś tam lat tego było, to no, psychologia mówi nawet ileś lat trzeba będzie z tego wychodzić. I sobie najpierw wpisać w program piątek wolny, zwycięstwo w piątek, tak? Przypominając sobie o śmierci Chrystusa, za mnie umarł na krzyżu, żebym żył przyzwoicie. Zacisnę zęby i w piątek zawalczę o wolny piątek. Pierwszy, drugi udało się, nie udało się. Dobrze, więcej udanych, nieudanych. Dobra, już potem udane, no to wchodzimy w środę, dodajemy do tego. No trzeba być dla siebie też realistą, prawda? Owszem, znam wypadki takiego wyleczenia. Tydzień mąż, ojciec, dwójki dzieci. No kilkanaście lat po ślubie. Od chyba 8 lat praktycznie codziennie pornografia, samogwałt. On sobie to usprawiedliwił. Myślę, żeby mógł coś robić, to on sobie zrozumiał, ułożyć, tak? Że żona jest niechętna. Jak już dzieci urodziła, to potem ją w ogóle nie interesowało współżycie. Faktycznie kobieta taka, bo to widać nawet na pierwszy rzut oka, że jak przytula dziecko, to jakby manekin drewniany dziecko przytulał. Twarz bez uśmiechu. No była taka, ale była taka przed ślubem również, prawda? Więc on sobie usprawiedliwił, nie chce żony zdradzać. Nie chce iść do burdelu, mówiąc brutalnie. Wobec tego załatwi swój męski problem, bo nie chce być chory, bo też uwierzył jakimś tam bzdurom. No to pornografia i samogwałt. I się w to uwikłał także, że faktycznie codziennie to robił. I rozmawialiśmy przez tydzień. Tygodniowe rekolekcje. Mówię, to za oceanem się dzieje. I codziennie była walka na argument. On mi tłumaczył, dlaczego on to musi robić. A ja mu tłumaczyłem, że ma złą wiedzę, że po prostu bzdury opowiada. No. I już myślałem, że nic z tego nie wyjdzie. Ostatniego dnia powiedział, stary, masz rację. Oszukuję siebie. Dorobiłem sobie ideologię do swojej słabości. I się tak po męsku, myślę, że rozumiemy, co tak się po męsku na siebie wkurzył. Wściekł się na to. Nie chcę tego. I jednocześnie padł na kolana. To było 6 lat temu, minie w sierpniu. Ani jednego upadku. To jest cud. Ale połączona ta męska wściekłość z tym, że
On pracował w kościele. I był codziennie na mszy jako organista, był codziennie na mszy świętej. No nie przystępował, miał poczucie, że to jednak to nie jest w porządku, więc do komunii nie przystępował. A teraz codziennie przystępował do komunii. I jednocześnie ta męska wściekłość. I faktycznie ani jednego upadku. To jest cud. I takich cudów mógłbym podać kilka. Ale nie znam jednego cudu uzdrowienia bez jednoczesnego takiego padnięcia na kolana, nawrócenia się. Dlatego psychologia współczesna wysiada. Bo nowoczesnemu psychologowi nie wolno posługiwać się Bogiem. A ja twierdzę, że wyjście z nauki jakiegokolwiek, który jest chorobą woli, nie da się tego zrobić wyłącznie siłą woli. Trzeba łaski, trzeba do ładowania z zewnątrz. Biedni są ludzie niewierzący. Zauważcie, że praktycznie wszystkie grupy AA gromadzą się przy kościele. I w tym programie 12 kroków, no tam, żeby nie płoszyć, mówię, odwołuj się do istoty wyższej, jakkolwiek ją rozumiesz. No my wiemy, jaka to jest ta wyższa i konkretnie nazywałem ją po imieniu. Bóg, tak? Chrystus. Więc bez tej siły ja nie wierzę w prawdziwe rozwiązanie problemu nałogu. Bo wola jest zraniona i wola nie jest silna, żeby sam siebie pokonać. I nie załatwi też, to weź do ręki różaniec, módl się i na pewno ci przejdzie. Nie. Masz podjąć uczciwą, męską walkę, ale wspierać się, wierzyć, że jest to tylko udział. Jest to tylko udział twój. Pamiętamy tam ze Starego Testamentu, Gedeon, tak? Zgromadził tam masę wojska, za dużo. Żeby widział, że to nie on zwyciężył tą garstką, te niezliczone tłumy, tylko że Pan Bóg zwyciężył, ale on swoją rękę do tego przyłożył, prawda? I tak należy na to patrzeć. Walczyć, a jednocześnie prosić o wsparcie. I teraz wreszcie rzecz najważniejsza, którą tylko podam, bo ją łatwo znajdziecie. Wzorzec męskości. Facet, który nie ma wzorca, to się błąka po świecie, po życiu, po wszystkim. Co należy do prawdziwego mężczyzny? No nie bycie Piotrusiem Panem, Playboyem, nie wiem, tam kimś lalusiem, który w lustro patrzy i maluje się, prawda, i tak dalej. Jest wytyczone to przez Jana Pawła II w Fraternitatis Familiaris Consortium. Łatwo znaleźć. Pierwsze zdanie wprowadzające jest to, że mężczyzna jest odpowiedzialny za sprawiedliwy rozwój wszystkich członków rodziny. Rozwój człowieka to nie jest liczba języków obcych, które opanowali. Rozwój człowieka to jest wzrost wolności w świętości, zdolności do miłowania. Czyli ty jako ojciec rodziny jesteś odpowiedzialny za to, że żona i dzieci mają dobre warunki do wzrostu. Przede wszystkim musisz pociągać do tego, dając przykład. To jest absolutnie pierwszy element wychowywania. I przez co ma ten sprawiedliwy rozwój zapewnić? 4 punkciki. Pierwszy, odpowiedzialność za życie poczęte. Drugi, praca zawodowa. Drugi, udział w wychowaniu wspólnie z żoną. Trzeci, praca zawodowa, uwaga, służąca rodzinie. Nie praca dla pracy, nie praca dla satysfakcji, nie dla pracy, dla kariery. Praca dla rodziny, co nie jest dla mężczyzny łatwe. I czwarty, przykład dojrzałej postawy chrześcijańskiej. 4 punkciki mamy do wypełnienia. I teraz, żeby wypełnić w pełni odpowiedzialność za życie poczęte, to ja po prostu muszę panować nad sobą i swoją seksualnością. Nie ma innej możliwości. Ja muszę się nauczyć płodności naszej małżeńskiej po to, żeby móc realizować plany prokreacyjne. Żeby wiedzieć, kiedy pragniemy począć dziecko i wtedy są już warunki do poczęcia i kiedy z jakichś powodów dziecka nie możemy począć i wtedy, mimo że normalnie współżyjemy, uczciwie, godziwie i jak Pan Bóg przykazał, ale w czasie, kiedy dziecko nie może się począć. Czyli tak naprawdę w zdanie odpowiedzialne za życie poczęte jest wpisana znajomość, no tak naprawdę organizmu kobiety, tak? Cyklicznej płodności, bo nasza płodność jest non-stop. Od dojrzewania nieraz do późnej starości. Żeby móc ogarnąć rozumem i wolą sferę płciowości, poczęcie dzieci, ja muszę po prostu znać, co się w ciele kobiety dzieje, mojej żony. Z innych powodów też to potrzebne. Drugie, udział w wychowaniu. Bardzo wielu mężczyzn dzieli się z żoną tak, ty wychowujesz, ja zarabiam na życie. Nie. Czy wiesz o tym, czy nie wiesz, czy chcesz, czy nie, udział w wychowaniu. Co od twojego udziału w wychowaniu zależy przede wszystkim? W relacji z dziećmi. Po pierwsze zależy to, że dzieci się nie gubią w życiu. To jest niepotrzebne gadżety dzieciom, tylko potrzebna relacja z tatą. Tata ma być bohaterem, za którym dzieci chcą iść. I również za jego światem wartości. Od ciebie zależy to, czy twoje dzieci się pogubią. Przede wszystkim od ciebie. To jest przebadane na wszystkie strony. I to badania potwierdzają jednoznacznie. Również od ciebie zależy to, czy dziecko odejdzie od Boga, czy nie.
Nie masz ględzić dziecko o Bogu, czy gonić do kościoła, zostając w fotelu przed telewizorem, tylko masz prowadzić za sobą dzieci. Dziecko ma widzieć, że klęczysz pod krzyżem. Jeżeli twoje dziecko będzie widziało, że klęczysz na modlitwie pod krzyżem, to nikt, żaden agitator, żaden lewak, żaden szatan mu nie powie, że Boga nie ma, bo mój tata by nie klękał przed kimś, kogo nie ma, koniec, kropka. Będziecie, jak dziecko będzie miało 3-4 lata, będzie pojmowany jako Bóg niemalże, jako wszechmogący. I ten wszechmogący tata klęka przed Bogiem. Nie ma gadania. Oczywiście mamy miejsce świadczyć o przykazaniach. Nie kradnij dlatego, żeby ci nie złapali, tylko dlatego, żeby człowiekowi nie godzi się kraść, koniec. No. Ale mam mieć udział w wychowaniu. Muszę przekroczyć swoje nieumiejętności. Mam się nauczyć najpierw na żonie, co to znaczy kochać, podporządkować się człowiekowi, relacji. My najchętniej życie podporządkowujemy swojej racji. I dopóki nie uznamy, że człowiek jest ważniejszy od materii, że relacja jest ważniejsza od racji, to się męczymy i z nami się męczą. Musimy postawić na coś, czego nie umiemy. Mamy się nauczyć budowania relacji i mamy budować relacje z żoną i relacje, one są najważniejsze. A więc mamy mieć mądry udział w wychowaniu, mamy mieć relacje z dziećmi. Relacje miłości oczywiście. I to od poczęcia do końca życia. Trzecia, praca zawodowa. Ten dopisek służący rodzinie. Tak, praca zawodowa ma być pracą godziwą, pożyteczną społecznie. Nie wolno utrzymywać rodziny z handlu narkotykami. Nie wolno utrzymywać rodziny z handlu pornografią, tak? Miałem z kolegą szkolnym długą dyskusję. Dzieci nasze w piaskownicy, a my gadaliśmy. I nie mógł zrozumieć, że w sklepie, który tam prowadzi, nie powinno być pornografii, jeżeli się podaje za osobę wierzącą. Ale kto nie chce, to nie kupi, a to taka tylko lekka, takiej twardej nie ma. Trudno się zmienia poglądy, z których się żyje, prawda? A więc praca ma być społecznie użyteczna, uczciwie wykonywana. Taką pracą ma utrzymać ojciec rodziny. I trzecie, czwarte, przykład dojrzałej postawy chrześcijańskiej. Jeżeli ja się będę kierował w życiu przykazaniami, to moje dzieci też będą się kierowały w życiu przykazaniami. To są moje obowiązki wobec rodziny. No i te obowiązki wymuszają pewne rzeczy. Między innymi tą wolność w dziedzinie płciowości, seksualności. Bo inaczej nie mogę podjąć odpowiedzialności za tą sferę. Jak ja będę musiał działać. Więc muszę umieć nie musieć, prawda? Oczywiście, kochani, na temat tych czterech punktów, to przeczytacie też w książce Warto Być Ojcem, jest płytka nagrana, cztery funkcje mężczyzny. Można do tego dotrzeć. O tym można mówić naprawdę półtora godziny nie starczy, żeby rozwinąć te cztery punkty. A z tych wydaje się najpilniejszy do mówienia i zrozumienia jest ta pierwsza odpowiedzialność za życie poczęte. To jest pierwsza odpowiedzialność faceta w ogóle w życiu. Jak ksiądz mówi, proboszcz parafii, to jest ojcem parafii, mówi, że nie, u nas nie będziemy robić duchowej adopcji, to nie jest specyfika naszej parafii. To ucieka od swojego ojcostwa. To jest podstawowe, tak? Każdy z facetów, który podjął duchową adopcję, jest tu pewnie paru, on pracuje na swoją odpowiedzialność za życie poczęte. Ja wierzę w to i myślę, że to nie jest naiwność, że chłopak, nastoletni nawet, który podjął duchową adopcję i przez 9 miesięcy jedną dziesiątką rzęsa się modlił codziennie w intencji jakiegoś dziecka, którego nie zna, tak stanie w życiu przed sytuacją, że pocznie mu się niespodziewanie dziecko, spodziewanie dla niego, bo wiadomo skąd się biorą dzieci, tak? To on tego dziecka nie zabije, mówiąc brutalnie. Poprzez to doświadczenie 9-miesięcy wzięcia odpowiedzialności za jakieś dziecko, nie moje, nieznane mi, gdzieś tam w sieci. To jest też lekcja odpowiedzialności. I namawiam, żeby takie lekcje po prostu podejmować, prawda? I możemy być najlepszym wychowawcą, możemy być porządnym, praktykującym katolikiem, możemy być fantastycznie, uczciwie pracującym, zarabiającym na życie i tak dalej. Jeżeli nie uporządkujemy sfery płciowości, będziemy dysfunkcyjnym ojcem. Dlatego to nie jest najważniejsza dziedzina życia, ale to jest dziedzina, która może najskuteczniej zniszczyć życie małżeńskie, rodzinne, kapłańskie, każde. I myślę, że nikt z nas nie zna małżeństwa, które się rozpadło, gdzie był ład seksualny. Ja nie znam, a znam tysiące małżeństw, które dochodziły do sytuacji rozwodowej. I nikt z nas nie zna kapłana, który odszedł z kapłaństwa, który nie okazało się w końcu, że to był bałagan seksualny. Chciał jakąś kobietę pocieszać, a potem się okazało, że za bardzo pocieszał i już tak wyszło. Także to panowanie w tej dziedzinie, mówię, to nie jest najważniejszy teren życia, ale to jest teren, który największy dostęp ma do nas szatan i może nas tu zniszczyć. Więcej podobnych, wartościowych treści znajdziesz w czasopiśmie Trwajcie w miłości.
zamów na www.trwajciewmiłości.pl.